Słuchajcie, przyszły do mnie dwie paczki. Myślałam, że zrobię dwa filmiki, ale nie. Paczuszka jedna jest... jedna, ta, którą widzicie. To jest stojak, zaraz rozpieczętuję, stojak na przykrywki do garnków, a w drugiej nie wiem co jest, bo czekam na jeszcze dwie. Zaraz otworzę i Wam wszystko pokażę. Paczuszki otworzyłam. Tutaj mam paragon. W paczuszce tej mniejszej były pędzle. Ja używam tylko tych, ja wiem, Wam się pewnie nie spodoba, niektórym z Wam się nie spodoba, że to są takie najzwyklejsze pędzle, mniej niż 10 zł za tyle pędzli. No trudno, to jest moje trzecie opakowanie, ja używam tylko tych, ja wiem, pewnie bym się przekonała do tych droższych też, ale jeżeli ja mam za jeden pędzel dać wielokrotność całej tej paczki, z których i tak użyję tylko dwa, no wiecie, no ja lubię, ja się do nich przekonałam i ja lubię. Tylko takie kupuję. Tutaj zamówiłam sobie, słuchajcie, zamówiłam sobie klej do rzęs sztucznych, bo rzęsy sztuczne ja sobie zakupiłam już jakiś czas temu, w którymś tam holu Wam pokazywałam i się śmiałam, że mam rzęsy, a nie mam kleju, no szef bez butów chodzi. I zamówiłam sobie właśnie klej. Będę próbować, nigdy nie miałam sztucznych rzęs, więc będę siedziała i próbowała. Piękne są te dziewczyny, które na YouTubie występują, pokazują twarz i te oczy takie piękne, ojej. Ciekawe, czy ja też takie będę miała, to się okaże. I tu zakupiłam trzy opakowania proszku do zębów. To jest mój ulubieniec, ja Wam już mówiłam o nim w ulubieńca któregoś miesiąca. I zaraz Wam pokażę, czekajcie chwilkę, bo się posiłkuję tylko jedną ręką. Chwilkę będzie trwało, za chwilkę do Was wrócę. Słuchajcie, no to jest taki sam proszek różowy, taki pudrowy róż, gaciowy inaczej mówiąc, jaki już miałam. Ja byłam zadowolona z tej jednej paczki, jednej sztuki proszku. Zamówiłam dlatego trzy. No i co? No jeden minus, no opakowanie, wiadomo, no kurde, widzicie, ja tylko otworzyłam, już jestem cała w proszku. No ale cóż, coś kosztem czegoś, mi wybielają zęby o jeden ton, ja jestem zadowolona, to jest mój... No, ulubieniec z całego tamtego roku, naprawdę. I ja zawsze do niego wrócę. I tak. Klej do rzęs 12,50. Pasta do zębów jedna sztuka. Tu jest 4,98, jeżeli dobrze widzę. Pędzle do twarzy 6,99. No i wysyłka 8 tam z kawałkiem. I całość za te raz, 2, 4, 6 sztuk w sumie, no bo 3... Nie, 5 sztuk, 5, bo 3 proszki i dwie inne rzeczy. Zapłaciłam łącznie z przesyłką 32,88. A za ociekarkę, i powiem Wam szczerze, że myślałam, że będzie troszkę większa. No ale ja w sumie mam 4 tylko małe przykrywki i jedną taką większą, to na górną, na dolną półeczkę się nadaje. Zapłaciłam 13 zł z kawałkiem, już z przesyłką. Nie wiem, czemu nie było paragonu, ale tak zapłaciłam. Także ja się z Wami żegnam, milutko. Dziękuję bardzo Wam wszystkim za bardzo miłe komentarze, za podtrzymywanie na duchu i za, tak jak powiedziałam, na podtrzymywanie na duchu, na miłe maile prywatne. Bardzo, bardzo dziękuję. No i co? I żegnam się z Wami już bardzo serdecznie i do jutra, do filmiku następnego. I dla nowych oglądaczy i słuchaczy moich filmików zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będziecie zawsze na bieżąco i może każdy z Was coś u mnie znajdzie. Także pa, pa kochani, pa, pa.